Łukrza. Witamy doktora Piotra Napierałę, który dzisiaj jest naszym gościem. Dzień dobry, cześć. Witamy serdecznie. Cieszę się, że znów możemy Ciebie gościć. Doktor Również Piotr, się cieszę. Tak, doktor Piotr Napierała tutaj będzie analizował, czy będziemy analizować kanał dla pieniędzy. Może nie kanał, ale jeden z materiałów. No, nie jest to, powiedzmy, takie ścisłe uniwersum tak zwanej tej polskiej szuri, ale temat ciekawy i warto, żeby takie pewne rzeczy, które są wątpliwe pod względem wartości poznawczej, wyjaśniać. Także zaraz sobie to włączymy. Zwłaszcza, że to jest bardzo duży kanał i taki naprawdę oglądany. I no zazwyczaj jest ekonomiczny, a tutaj mamy taką trochę sytuację podobną do pana Zbigniewa Dylewskiego, czyli chyba ktoś, kto się zna na pieniądzach, wchodzi na tematykę czysto polityczną i to może różnie się kończyć. Tak, jest to kanał dla pieniędzy. Autor tego kanału, co ciekawe, tutaj zaraz to sobie pokażemy, współpracuje ze Sławomirem Mentzenem. Tutaj możemy sobie zobaczyć. No właśnie, jest takie, nie wiem, czy widzieliście Państwo na Facebooku, mi to dosyć często się wyświetla, Everest, no i tutaj panowie ściśle współpracują, widać, biznesowo. I to w jakiejś mierze... chyba od niedawna, prawda? Bo ja pamiętam, że Rafał Masny kiedyś zapraszał tego gościa z kanału dla pieniędzy, a Rafał Masny to bardziej taka platforma. Tak, tak, tak. Widać, że tutaj tak w stronę Konfederacji ten autor tego kanału dla pieniędzy wskoczył, przesunął się na prawo zdecydowanie. To był taki materiał z Krzysztofem Tytko na temat polskich złóż, ale tego nie będziemy dzisiaj poruszać, no to też raczej tak wątpliwa wartość pod względem poznawczym. Dzisiaj chcę tutaj przeanalizować temat... filmik Prawdziwa przyczyna wojny na Ukrainie. To jest filmik, który też sporo ma wyświetleń. Zaraz sobie tutaj zobaczymy screen. Widzimy ten kanał. O, 617 tysięcy wyświetleń 5 miesięcy temu. Prawdziwa przyczyna wojny na Ukrainie. No to jest taki chwytliwy tytuł i... No właśnie, chwytliwie przyciągający, bo... Wszystkie okładki celowo zrobione do tego filmu zawierają facjatę gospodarza kanału, czyli przerabia swój wizerunek na 100 tysięcy sposobów, z tego wynika do... I... No tak, jest to rzeczywiście charakterystyczne. To co innego, jak jest, jak screen się tak ustawi, ale... Ale tutaj mamy celową robotę jakby graficzną, prawda? Tak, to warta podkreślenia ciekawostka. Myślę, że tutaj miłość własna jest na dosyć wysokim poziomie. Tak. Ale to nie jest naszym tematem, bo jakby cechy psychologiczne zostawiamy Jasne, na razie. To obserwacja po prostu, ciekawostka, tak. I zobaczymy sobie właśnie ten filmik. On nie trwa długo, ale jest dosyć dużo tam takiej treści i z przyjemnością tutaj wysłuchamy analizy doktora Piotra Napierały, no ja też tam postaram się coś wtrącić. I teraz włączamy sobie ten film. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Tak, pan Groszek pisze, to z tymi złożami to była niezła odklejka. No, szuria taka głęboka, można powiedzieć, i która zyskała rzeczywiście dosyć dużą liczbę wyświetleń. Wypromował trochę pana Tytko ten kanał, ale tak jak mówiłem, no, jakby geologia to nie jest dziś nasz temat, ale można powiedzieć, no właśnie nie lubię tego słowa geopolityka, ciągle wszyscy go używają. Ja chciałbym jakąś krucjatę przeprowadzić przeciwko temu, ale no już trudno. To teraz sobie zobaczymy. Historia uczy nas, że jeżeli chcemy poznać prawdę... Widzimy tutaj właśnie taki sugestywny sposób wyrażania się w tle samoloty. Tak? Jako lewy albo Iliuszyny z drugiej wojny. Chyba jako lewy. Ale to tak oczywiście, że pół żartu, pół serio. Dobra, to słuchamy. Historia uczy nas, że jeżeli chcemy poznać prawdziwą przyczynę danego konfliktu, musimy przyjąć perspektywę finansową.
Wojny najczęściej toczy się o pieniądze i zasoby. Jak do tego stwierdzenia się pan doktor odnosi? Wojny rzeczywiście często się toczą o pieniądze, ale nie tylko, dlatego że wojny się czasem toczy ze strachu albo na przykład z tego powodu, że jakiś kraj stanowi zagrożenie, próbujemy to ubiec. Wojny się toczy z nienawiści, z chęci zemsty, więc nie, to nie jest prawdą, że wojny się toczy dla pieniędzy i kropka. A jest taka moda, żeby tak mówić. Jest takie powiedzenie, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, ale czasem wiadomo, o co chodzi, bo widać nienawiść gołym okiem, widać zemstę gołym okiem, widać strach gołym okiem. Czyli rzeczywistość jest wieloaspektowa, nie można redukować tylko do tych aspektów finansowych kwestii przyczyny wszystkich wojen. Tak, no niektórzy wszystko redukują do geografii, a tutaj mamy redukcję do pieniędzy. No, no też się oczywiście zdarza. Może jest tak, że gospodarz jest bardzo zakręcony, no, aż do tego stopnia, że cały kanał się nazywa dla pieniędzy, no to tym bardziej wierzy, że może projekcje stosuje wobec innych obywateli, że oni też wszystko robią dla pieniędzy, albo że myślą, że pieniądze sterują wszystkim. Okej, to słuchamy dalej. Kwestie ukraińskiego gazu, dziwne, niezrozumiałe działania Putina nagle nabierają sensu. Sami się przekonajcie. I tu już takie zawalowane tłumaczenie działania Putina, że nabiera to sensu. Nie powiedział tego autor tu w sensie, niby nie powiedział w sensie moralnym, ale takim powiedzmy ontologicznym, ale no mimo wszystko już tak trochę to pobrzmiewa niepokojąco moim zdaniem. Że może nie miał wyboru. Tak, tak już o krok jesteśmy tak naprawdę od teorii, że Putin został sprowokowany przez Zachód. No ale słuchamy dalej. Dla przykładu, w inspirowanej przez zachodnie służby w social mediach arabskiej wiośnie wcale nie chodziło o sprowadzenie wolności i demokracji do Libii, ale o obalenie dyktatury Muammara Kaddafiego, który był już bardzo blisko przywrócenia jako waluty w świecie arabskim złotego dinara. Tutaj też mamy takie ciekawe stwierdzenie, no jednak redukujące arabską wiosnę do, no właśnie, do manipulacji amerykańskiej. To jest zasadniczo powtórzenie tego, co mówi rosyjska propaganda. Tak, no to jest, powiem tak, powstają całe książki, które twierdzą, że wszystko, co się na świecie dzieje, to agentura rosyjska albo amerykańska. I to nie jest takie proste, taki większy kraj, a Libia to jest taki większy kraj, to tak samo z Ukrainą, tak samo z Polską. Taki większy kraj, który ma trochę tych milionów obywateli, jest bardzo trudno zbajerować w ten sposób, tak żeby wywiad jakiegoś innego państwa mógł sterować rzeczywiście sytuacją wewnętrzną w tym państwie. Kaddafi i bez Amerykanów miał pełno wrogów, ponieważ był dosyć krwawym dyktatorem. Był miał terroryzmu. Tak, miał złe stosunki z wieloma krajami, potem wiadomo, że sprawa Lockerbie, na przykład można sobie wygooglać Lockerbie, Lockerbie, ta sprawa był rzeczywiście miał te powiązania z terrorystami. Natomiast już to moje większe tutaj jeszcze zdziwienie budzi zdanie pod tytułem, że Zachód chciał. Arabska wiosna była bardzo chętnie widziana w Stanach Zjednoczonych, dlatego że Amerykanie mają taką tendencję do myślenia, że jak obalony jest dyktator i zaczyna być demokracja, to będzie fajnie. Bo Ameryka powstała od razu jako liberalna, taka miła demokracja. Ale są demokracje na świecie, jak Turcja na przykład, gdzie po prostu są tłamszone całe warstwy ludności w imieniu takiego agresywnego nacjonalizmu tureckiego na przykład. I to jest też standard pewien w świecie. I na przykład to jest taka sytuacja na przykład w sąsiednim Egipcie. Była taka sytuacja, że rządził tam generał Hosni Mubarak, prawda? On był przez jakiś czas sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale potem jak ludzie byli przeciwko niemu, to Amerykanie stwierdzili, że to lepsi są ci demokraci niż ten Mubarak. I oni powiedzieli, ale fajnie, będzie też demokracja w Egipcie. Ale Europejczycy, a to też jest Zachód, i właściwie większość krajów europejskich mówiła chwila, ale kto jest najbardziej zorganizowaną opozycją w Egipcie? Czy nie przypadkiem Bractwo Muzułmańskie, które ma kontakty z Al-Kaidą, które ma kontakty z terrorystami, jest generalnie dosyć
nieprzewidywalne, może tak, nie? A demokraci tacy w stylu zachodnim, to jest bardzo słabe, podzielone środowisko. I w związku z tym na przykład Europejczycy mówili do Amerykanów, nie cieszcie się tak tej arabskiej wiosny, nie pożyczajcie im pieniędzy, bo to się różnie może skończyć. Na przykład, no i Amerykanie musieli później przyznać w sumie rację, bo Amerykanie po prostu lubią demokrację, im się wydaje, że demokracja ze swej natury skończy się liberalną demokracją, taką spuszczoną. No, różnie może być. Obywateli. A to różnie może być, właśnie, jak jest kultura muzułmańska, jak jest jakaś inna kultura, to może być bardzo różnie. W niektórych miejscach Amerykanom się udało zaszczepić taką demokrację, taką w takim stylu, jak nam się podoba tutaj w Europie, no ale czy w ogóle na Zachodzie, ale warto zwrócić uwagę, że Europejczycy byli dużo bardziej sceptyczni. Dla Europejczyków stosunki ze światem arabskim to jest dużo bardziej delikatna sprawa, bo my mieszkamy tutaj, a Amerykanie na tej drugiej półkuli i nie można powiedzieć, że Zachód po prostu poparł zamach stanu w Libii. To jest nieprawda. Po prostu Zachód był podzielony w tej sprawie. Tak jak nie jest podzielony w sprawie ukraińskiej, to w tej sprawie jak najbardziej podzielony był. Okej, idziemy dalej. Waluta miała opierać się o libijskie wielkie rezerwy złota, tak jak niegdyś w czasach swojej świetności o złoto opierał się dolar. Stany Zjednoczone nie mogły do tego dopuścić z prostej przyczyny. Zagrażało to jego najpotężniejszemu narzędziu nacisku i praprzyczynie światowej dominacji Ameryki, jaką jest amerykański dolar. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak szybko rosłaby siła prawdziwej, opartej o wartość waluty w stosunku do drukowanego przez Fed papieru. To ustanowiłoby Tutaj mamy też taką popularną teorię, popularną w środowiskach takich, powiedzmy, skrajnie prawicowych, czy po prostu też takich quasi-szurowskich, czyli krytyka światowego systemu finansowego, Fed jako całe zło, które, czy praprzyczyna, powiedzmy, zła, no i właśnie postulaty zmiany systemu, dedolaryzacji i postulaty, nie wiem, powrotu do parytetu złota, co no, raczej jest dosyć takie anachroniczne. Tutaj jeden z naszych komentatorów powiedział, że pan Białek jest absolwentem AWF we Wrocławiu. Akademii... Tak, ale to mowa o jeszcze następnej postaci, która się zaraz pojawi, reklamowanej właśnie przez tego pana dla pieniędzy. Aha, bo sam gospodarz programu dla pieniędzy, rozumiem, jest jakiś tam ekonomistą, tak czy nie? W sumie, bo teraz już... Przyznam, że tego nie sprawdziłem, nie wiem. I właśnie... tylko no, oceniamy jakość wypowiedzi, a nie ten. No ale w każdym razie, jeśli chodzi o to jakość tego, co on tutaj proponuje, jakość tej wypowiedzi, to tak. Kiedy USA walczyły z Saddamem Husseinem, USA i inne... Tak, to jest prawda, że prawdziwą przyczyną potęgi USA są wysokie nakłady na badania, rozwój i gospodarkę. Oczywiście, a nie żaden dolar. Same te papierki jeszcze nic nie robią i jakieś tam układziki, że należy handlować tą walutą, czy tam petrodolarami, a nie czymś innym, to samo z siebie by nic nie zrobiło. To dopiero jest wtórne wobec rzeczywistej siły gospodarki, prawda? Tak. Ale jest jeszcze ta kwestia, że kiedy Amerykanie walczyli wspomagani przez Brytyjczyków, Australijczyków, jeszcze parę innych nacji, z Saddamem Husseinem, to była bardzo modna teoria, o której się dzisiaj prawie w ogóle nie słyszy, a wtedy mówili oni wszyscy, że Saddam Hussein chciał z petrodolarów zrezygnować i przejść na euro. I temu się przypisywało to, że Francja i Niemcy nie chciały zrobić interwencji w Iraku, bo tu Amerykanom chodziło właśnie o zachowanie petrodolarów, a nie o... Tylko problem jest taki, że mylono timing. To było zrobione w taki sposób, że Amerykanie powiedzieli Europejczykom, że oni chcą zaatakować Saddama Husseina, bo on ma powiązania z Al-Kaidą i on ma broń masowego rażenia, przede wszystkim między innymi atomową. No i on miał chemiczną i biologiczną, atomowej nie miał. I to źle wyszło, to tłumaczenie. A Amerykanie już
mieli te wszystkie wojska dookoła Iraku i one tam zużywały pieniądze i trzeba było wejść, no bo już... Natomiast Francja i Niemcy były za tym, żeby poprzestać tylko na bombardowaniach. I to nawet Rosja wtedy się jeszcze nie stawiała Zachodowi, tylko dała nawet plany tego, gdzie są te instalacje przeciwlotnicze, bo sami je montowali jako Związek Radziecki, prawda, i jako Rosja w Iraku. No i w związku z tym pomagali Amerykanom, ale nie chcieli, żeby była interwencja lądowa. No i pojawiły się potem, ludziom się zaczęło mylić, świadomie lub nieświadomie, to, że Saddam Hussein w ostatnim jakby takim geście rozpaczy trochę zaproponował Europejczykom, że przejdzie na to euro. Liczył, że oni się wszyscy pokłócą, ale kłótnia była wcześniej niż to. Więc to mamy takie trochę odgrzewane, że tam euro, a tu złoty dinar, tak, czy coś. No, to czyli są to, teorie rozumiem. Dodatkowe jakby. To nie było istotą sprawy. Ale jak to istotą sprawy, tak. Ale jak to jest z tą bronią chemiczną, bo w końcu nic nie znaleźli Amerykanie. Nie znaleziono atomowej broni. A chemiczną Saddam Hussein używał wcześniej na Kurdach i Szyitach, więc w sumie znaleziono. W sumie były te rzeczy. To używał tuż przed. Także chodzi o to, że Amerykanom się nie udało przekonać tak jednoznacznie niektórych krajów europejskich i widząc to, Saddam Hussein sięgnął po, dobra, to skoro tu jest pewien rozdźwięk, to ja zaproponuję euro zamiast petrodolarów. No i potem była taka modna teoria, że Europejczycy się na to rzucili jak mucha na miód, tak? A to nieprawda, to by się trzeba wtedy zastanowić, czy warto mieć to euro i rozliczać walutę w euro i wzmocnić euro, czy warto mieć dobre stosunki z Amerykanami. To nie jest takie proste wcale, nie? Więc to nie jest tak, że złoty dinar już się coś zmienia. Na przykład Libia próbowała być takim liderem państw afrykańskich i państw arabskich też próbowały być liderem i się nie udało ani to, ani to. Więc skąd ten pomysł, że to, że złoty dinar jest w Libii, to wszystkie inne kraje by przeszły z petrodolarów czy coś? Przecież to by Arabia Saudyjska musiała przejść z petrodolarów na dinara. A gdzie tu jest sens tego? Poza tym, a jeśli chodzi o parytet złota, to parytet złota się... gospodarka oparta na parytecie złota to wygląda w ten sposób, że wszystko rośnie na wartości i pensje nie tracą. To jest potworna drożyzna i niemożliwe, bo to się kojarzy ludziom z czymś dobrym, a standard złota de facto jest straszliwą drożyzną i rentierstwem. Że no tak, deflacja. Tak, dokładnie, więc to nie jest jakaś wielki deal i ta nasza gospodarka oparta na inflacji, oparta na wydawaniu czasem czegoś, czego jeszcze nie mamy, ale się spodziewamy, pieniądze papierowego, czasem coś dodrukujemy, ona nie jest wcale taka zła w porównaniu z światem gold standard. Więc to, cóż, więc to jest mnóstwo takich naciągnięć. No jestem ciekaw, co tu powiedziałby Rafał Zaorski, który będzie twoim gościem w niedzielę tak. O 20:00. Tu też zapraszamy. Ja też na pewno będę oglądał, bo to ciekawa postać. No dobrze, to... No on na przykład powiedział już w swoim wystąpieniu niedawno, właśnie Rafał Zaorski powiedział, że właściwie dla świata to, że są różne silne waluty i one ze sobą konkurują, jest czymś dobrym i to wcale nie oznacza jakiejś destabilizacji świata. Podział na strefy wpływów rozmaitych walut nie oznaczają, że to jest jakieś na śmierć i życie coś od razu, nie? Więc warto o tym pamiętać też. Tak jest, pamiętajmy, że rzeczywistość jest wieloaspektowa i złożona i takie proste redukowanie jakichś zjawisk do jednej przyczyny, którą ujawniamy. No to jest właśnie trochę podejrzane nawet. Nie tylko dziwne, ale trochę podejrzane. Oglądamy dalej. Dobra. Cedens i zagrażało żywotnym interesom Waszyngtonu. To właśnie dzięki swojej walucie, a nie jedynie armii, USA sprawują światową władzę i kontrolują transfery kapitału. Tutaj jakbym słyszał takiego Bogusława Wołoszańskiego, ale takiego dla pieniędzy. No i znów tutaj mamy odwołanie się do tego, co tutaj Ultima Thule też napisał, że to nie USA są potężne dzięki dolarowi, ale
dolar jest silny dzięki potędze gospodarczej i militarnej. Tak, i wojskowej USA. Dokładnie, jest dokładnie. O tym pamiętajmy. W polskich rękach. Dolar leży u podstaw systemów monetarnych większości państw na świecie, w tym również Polski. Nie tylko musimy trzymać rezerwy walutowe w dolarze, ale również stosujemy go do wszelkich płatności, choćby za ropę naftową, która jest kołem zamachowym całej gospodarki. Bez niego ciężko jest po prostu państwom funkcjonować. Całość jest świetnie opisana w Wojnie o pieniądz Song Hongbinga, gdyby ktoś chciał się bardziej w to zagłębić. Tak, tu później do tego przejdziemy, bo to wydawnictwo Wektory pana Józefa Białka, o którym tutaj Ultima Thule pisał w komentarzach. No to jest ciekawe, jak takie dosyć Patryk, jednak... Który uczył WF-u, robi... Tak, wypowiada się na temat ekonomii, sam pisze książki, no zobaczymy, jaki jest jego poziom wypowiedzi merytoryczny, ale to zaraz, bo skończymy sobie oglądać ten materiał. No widać, że panowie są tutaj w komitywie. Nie wiem, czy to dla pieniędzy jest robione, czy z jakichś innych pobudek. No ale to niech każdy sobie odpowie na to pytanie. A pamiętacie inwazję na Irak? Po latach okazało się, że Saddam Hussein nie tylko nie współpracował z Al-Kaidą odpowiedzialną za ataki na World Trade Center, ale w zasadzie tępił Osamę Bin Ladena jak tylko mógł. Nie miał też żadnej broni masowej, którą straszono nas w telewizji. Jacy my wszyscy wtedy byliśmy naiwni, wierząc mediom głównego nurtu. Wszystkie zarzuty, które... Tak, tutaj się okaże, że Saddam Hussein to taki jest w ogóle przyjazny wujek, który został obalony przez te złe USA. Tymczasem no to był jeden z największych zamordystów, totalny psychol. I ciekawe jest... On jest w ogóle kreowany na jakiegoś człowieka, który jest świeckim dyktatorem tylko dlatego, że częściej nosił mundur i garnitur niż galabije. Galabije też czasem nosił Saddam Hussein, proszę sobie zobaczyć, a poza tym Saddam Hussein przepisał własną krwią Koran w ciągu 3 lat. Przepisywał Koran własną krwią. I wiesz, ja nie sądzę, że to był świecki, modernizujący dyktator, tylko ktoś, kto przepisuje własną krwią, to jest raczej alternatywa niż przeciwnik dla Bin Ladena. Według mnie gangster w mundurze, który no, używał religii pewnie do swoich celów i państwo, które on stworzył, było państwem absolutnie mafijnym. Przede wszystkim najbardziej mnie tu oburza to, że Saddam Hussein zwalczał Osamę Bin Ladena jak tylko mógł. On nie miał żadnej możliwości zwalczania Osamy Bin Ladena. Osamę Bin Ladena zwalczali przede wszystkim Saudowie, dlatego że Bin Ladenowie są konkurencyjną rodem takim bogatym dla Saudów w pewnym sensie. Większość z nich trzyma z Amerykanami i z Saudami, a ten był taką, jakby to powiedzieć, no, czarną owcą rodziny, tak? I to głównie Saudyjczycy zwalczali Bin Ladena. No i oczywiście o tym tutaj nam nie wspomni ten pan, dlatego że on nie lubi USA, a Arabia Saudyjska jest sojusznikiem USA, prawda? Więc Arabia Saudyjska w zwalczance Bin Ladena żaden news dla niego, prawda? By przeczyło tego wszystkiemu, co on mówi. Natomiast powiązać Saddama Husajna w jakiś sposób jako wroga rzekomego Bin Ladena, no to tutaj już pomoże mu w tych jego wyczynach, w tych fikołkach, prawda? No to naprawdę jest rzeczywiście dosyć duży fikołek i trzeba te zdania o Husajnie ocenić zdecydowanie negatywnie. Tak, to jest na razie dezinformacja. Mu stawiano zostały całkowicie wyssane z palca przez amerykańskie służby wywiadowcze, które miały za zadanie znaleźć pretekst do inwazji na ten bogaty w ropę kraj. Głównie dlatego, że skonfliktowany z USA... To jest nieprawda. To jest, Amerykanie się dali paliwo takim rodzaju teoriom spiskowym i rosyjskim teoriom też. Jak Putin już po 2005 roku zaczął krytykować Stany Zjednoczone mocno, czego wcześniej nie robił, to wykorzystano to, że Amerykanie mówili o broni atomowej przede wszystkim, której nie znaleziono u Husajna i zaczęto się mylić, że broń masowego rażenia to przecież nie jest tylko atomowa, zapomniano o tym jakoś. Poza tym wyglądało to tak, no jakby, że Amerykanie nie za bardzo potrafili wepchnąć kraje zachodnie do
do inwazji, do interwencji w zasadzie do Iraku, bo my mówimy o inwazji czasem tak jakby to było to samo co interwencja. Interwencja zakłada, że już była wojna domowa między Saddamem Husseinem a Kurdami szyitami, których on tępił i zabijał, więc to była interwencja. No i Amerykanom nie wszystkich się udało do tej interwencji namówić, więc używali niekoniecznie najlepszych argumentów. O tym pisze bardzo dobrze w Terror i liberalizm ten Paul Berman. Bardzo dobra książka o tych sprawach. No i właśnie Amerykanie jakby umożliwili powstanie takich spiskowych teorii dziejów, że Saddam Hussein to w ogóle niewinny chłopczyk, a i tak dalej. No i jego synowie byli aktywnymi kryminalistami i torturowali nawet własnych obywateli, więc o czym my tu w ogóle mówimy? Nie? To Saddam Hussein jak przejął władzę, to przejął w taki sposób, że członkom partii BAS kazał, zrobił czystkę w swojej własnej... Tak, tak. Publiczna taka to była... Tak. Zabili kolegów, tak. Taki happening w jakiejś mierze, czy tak oczywiście żartuję, happening, no to było tak. Upiorne wydarzenie. Wszyscy myśleli, że on tam coś będzie mówił na publicznym wydarzeniu, a on zaczął wyczytywać nazwiska swoich wrogów politycznych, oskarżając ich o jakieś absurdalne zbrodnie i natychmiastowo żołnierze... jakieś usiłki wyprowadzały tych ludzi, no i to było naprawdę takie dosyć mroczne. Tak, i on był mordercą na dużą skalę i Ameryce się też wytyka to, że Amerykanie go przez chwilę wspierali, kiedy była wojna iracko-irańska, no ale Iran to był jeszcze gorszy reżim w tamtym czasie, więc czemu nie? Czemu nie wesprzeć Husseina? Teraz Irak jest infiltrowany przez Iran i mało się o tym na przykład mówi, że w 2019 roku były szerokie demonstracje, duże demonstracje w Iraku, antyirańskie. Tak. Dlatego, że tam to Amerykanom się zasadniczo udało zrobić tą demokrację w Iraku, czego nie lubią przyznawać nie tylko Polacy, nie tylko Rosjanie, nie tylko, ale nawet Francuzi i Niemcy niechętnie to przyznają, dlatego że, no tak jak mówię, Amerykanom stworzyło się to wrażenie, że Amerykanom rzeczywiście chodzi o pieniądze, Europę i w to wierzy znacznie więcej ludzi niż tylko jacyś tam miłośnicy Rosji, niestety. Ale co z tą bronią masowego rażenia? No bo dzisiaj Colin Powell miał... Mimo, że na przykład rurociągi jest bardzo łatwo zniszczyć, więc nie ma jak okraść kogoś z ropy tak naprawdę. To jest bardzo trudne. Pamiętne jest wystąpienie Colina Powella, którego on ponoć się wstydził, kiedy w ONZ-cie mówił o tym, że są dowody na broń masowego rażenia. Jak to w końcu z tym znaleziono, tylko nie znaleziono śladów wzbogacania uranu, nie znaleziono tego typu rzeczy, nie znaleziono takich rzeczy, które jest powiązane z arsenałem nuklearnym. Natomiast broń chemiczną i biologiczną Hussein przez całe dekady używał, więc to jest sprawa raczej oczywista. Celowo się miesza, wszyscy miłośnicy Rosji i ludzie, którzy nie lubią USA, celowo mieszają te dwa terminy, broń masowego rażenia i broń atomowa. Celowo mówią, no ale nie znaleziono broń masowego rażenia. No to jeszcze raz powtarzam, broń masowego rażenia to jest też biologiczna i chemiczna. A której Husseina używał. Tak. No to mamy tutaj sprawy jasne. Na szyitach i Kurdach i po prostu ich używał, więc... To był zbrodniarz, morderca, masowy morderca. Tutaj przedstawiony jako, tak jak mówię, jakiś... Adolf, no. Arabski Adolf. Dobra, oglądamy dalej. Zgodził się rozliczać transakcje naftowe z Europą w jej własnej walucie, czyli euro. Jako pierwszy... To nie wiem, czy jakiś iracki film, husseinowski film propagandowy oglądamy? ...mując się z systemu petrodolara, podstawy siły amerykańskiej waluty, która po oderwaniu od złota zaczęła na początku lat 70. gwałtownie tracić na swojej wartości i dopiero działania Kissingera w Arabii Saudyjskiej w 1973 powołujące do życia petrodolara de facto uratowały cały amerykański system monetarny, wyhamowując deprecjację dolara, który wreszcie znalazł oparcie w czymś wartościowym, w czarnym złocie. Ale wróćmy do Rosji i Ukrainy. Według jednej z najlepiej dodających się do siebie to i kompletnie... To jest też straszliwe nadużycie, bo waluta, która nie ma oparcia w złocie, no to ona będzie tracić na wartości i tyle. No, czemu jest czymś niesłychanym,
bo to jest przedstawione jak coś niesłychanego, tak? Rozliczenia petrodolarowe. Wiadomo, że dolar pikuje do góry, jeżeli jest fajny biznes zrobiony roponośny. No tutaj mamy jakieś drugie dno postulowane, które niekoniecznie jest. To jest oczywiste, że jeżeli na przykład, dajmy na to, jutro Hiszpania by pojechała do krajów roponośnych i by powiedziała, że wszystko będzie z nimi przede wszystkim i oni będą transportować to dalej czy coś takiego, cokolwiek, jakikolwiek monopol się pojawi swego rodzaju, no to wiadomo, że ta waluta będzie dużo trwalsza, no, to dużo silniejsza. No tak, tutaj mamy to podane w tonie takim sensacyjnym, ujawnianie jakichś nieznanych informacji i na pewno część ludzi na to tak, się... Tak, a to jest wszystko znane przecież, tak. Hipotez. Prawdziwą przyczyną wojny na Ukrainie jest zagrożenie, jakie dla rosyjskiego przemysłu wydobywczego stanowiły nowe odkrycia geologiczne na Ukrainie. W 2012... Czyli no jednak tutaj mamy takie coraz większe usprawiedliwianie Putina, wcześniej delikatnie zarysowane, a tu już... Czyli Putin co, broni się, zaatakował, bo się broni przed zagrożeniem. No to jest wprost propaganda moskiewska. No to i to przede wszystkim najbardziej mnie w tym zdaniu dziwi to, że zupełnie jakby Rosja nie miała bogatych złóż, a Rosja jest niczym więcej jak tylko kupą złóż właśnie bardzo bogatych. Celne stwierdzenie, to muszę zapamiętać. Pan doktor Napierała ma tutaj taką właśnie zdolność do ujmowania czegoś jednym zdaniem w trafny sposób, moim zdaniem. W roku odkryto, że wyłączna ukraińska strefa ekonomiczna na Morzu Czarnym jest bogata w złoża gazu ziemnego i zawiera go ponad 2 tryliony metrów sześciennych. Następnie rewolucja technologiczna w wydobyciu ropy i gazu z wczesnych lat 2010 umożliwiła wydobycie właśnie odkrytych ogromnych szelfowych złóż gazu w Donbasie. Prawie z dnia na dzień okazało się, że Ukraina ma teraz 14 największe złoża gazu na świecie. Jednak jako relatywnie biedny i technologicznie zacofany kraj nie jest w stanie samodzielnie eksploatować swoich złóż. Nie trzeba było długo czekać. Co, Putin, to jest zagrożenie dla Putina i Putin musi pomóc, tak? Wkroczyć, pomóc Ukraińcom, zaraz może usłyszymy. Zwłaszcza, że Putin jest pierwszy na tej liście, więc o co chodzi? Czy 14 mu zagraża pierwszemu? No dobra, okej. Czekać. Shell i Exxon dogadały się z ukraińskim rządem i zdobyły licencję na wydobycie ukraińskiego gazu z nowo odkrytych złóż, a także zaczęły poszukiwać kolejnych. Kwestią czasu było, kiedy to znajdująca się bliżej Ukraina zacznie sprzedawać swój tani gaz na rynek europejski, na czym zarobią Shell i Exxon, a nie Gazprom. Teraz porównajmy sobie, jakie tereny Rosjanie zajęli, na czym no najbardziej... I to rozumiem, że to Gazprom... Panie doktorze Napierała, co pan o tym myśli? O tej analizie dla pieniędzy? Wiesz co, Krzysztofie, jak ty znajdziesz kiedyś kopalnię złota, to ja ci ją wezmę po prostu, bo ja nie zdzierżę tego, że ty zarobisz i ci pośrednicy twoi zarobią po prostu. Czyli krótko mówiąc, Putin postanowił ukraść, bo są złoża. No, no super, to jeszcze bardziej go obciąża. Tak, i wszystko podane w takim no już trochę groteskowym, sensacyjnym tonie, tak jak powiedziałem, jakbym Wołoszańskiego słyszał, ale no, Wołoszański... I że zarobią Exxon Mobil i tak. Royal Dutch Shell zarobią? Czyli co? Ukraińcy nie zarobią, tak? Zarobią tylko Brytyjczycy, Holendrzy i Amerykanie, tak? Niby. Ten zły kolektywny bo, zachód, jak to. Tak, bo Royal Dutch Shell albo Koninklijke Shell to jest firma anglo-holenderska, a ExxonMobil jest amerykański, więc tak mi się wydaje. Więc co? Więc Ukraińcy, rozumiem, nie zarobią, tak? To też przecież zarobią. No i zaraz... Pewnie się dowiemy, co tutaj ma Rosja do tego. Im zależało. Na pierwszy rzut oka widać, że Putin podbił bogaty w gaz Donbas, Krym i od strony Chersonia chciał też odciąć Ukraińców od Odessy, jedynego znaczącego portu, którym Ukraińcy mogliby obsługiwać wydobycie gazu blisko swojego wybrzeża. Rosjanie, nie mogąc sobie pozwolić na utratę tak wielkich wpływów, jakie... Ale na Kijów też się wybrał.
No właśnie, co tam w tym Kijowie, złoże jakieś były? No może. To pan dla pieniędzy pominął, tak skrzętnie pomija pewne fakty, nie wiem czy celowo, czy może skupia się tylko właśnie na pieniądzach i nie widzi rzeczywistości poza nimi i złoża i zasoby. No jest to na pewno zastanawiające. Ich budżetu generuje handel gazem z Unią Europejską. Musieli zainterweniować, do ich chciał też odciąć Ukraińców od Odessy, jedynego znaczącego portu, którym Ukraińcy mogliby obsługiwać wydobycie gazu blisko swojego wybrzeża. Rosjanie, nie mogąc sobie pozwolić na utratę tak wielkich wpływów, jakie do ich budżetu generuje handel gazem z Unią Europejską, musieli zainterweniować i zdestabilizować region, a najlepiej przejąć na... To jakaś brednia jest kompletna. Jak to... Nie mogli musieli, dlatego że Rosjanie są za głupi, albo im się nie chce, albo sobie zapomnieli, że trzeba rozwijać przemysł, a nie tylko być stacją benzynową. No, to jest wina wyłącznie Rosjan, to jest bardziej obciąża Rosjan niż cokolwiek innego, to co on mówi. Tak, i przepisy tutaj mamy no takie zawolowane, ale może nawet nie zawolowane, tylko wręcz wprost no, usprawiedliwianie wojny napastniczej tym, że Rosjanie nie mogli sobie pozwolić, żeby ponieśli jakieś tam straty. No to tak samo. I jest tu też takie domniemanie bazujące, niestety odwołujące się do ignorancji widzów, które niestety, ponieważ ludzie nie mają czasu się zajmować szczegółami takich spraw, dlatego my próbujemy naświetlać to, ale ludzie nie mają na to czasu. To tu jest, ja chciałem coś pokazać tutaj, nie wiem czy mógłbyś powiększyć, bo bym pokazał widzom, chodzi o... Bo to co mówi nam gospodarz kanału dla pieniędzy, to on... stara się jakby między linijkami przemycić taką tezę, że to zainteresowanie Rosjan ukraińskimi złożami to jest coś nowego, że tego wcześniej nie było, że tego wcześniej nie było. A to jest kompletna nieprawda. To jest książka Trzecia Wojna Światowa ze znakiem zapytaniem, bo to było jeszcze przed, tak? To się jeszcze przed trochę działo. Jurij Felsztyński i Michał Stanczew. Jeden jest Rosjaninem, drugi jest Ukraińcem. I oni tutaj napisali cały ten, zwłaszcza i bardzo interesujące są lata 90. i trochę po, kiedy i wczesne lata 2000. Kiedy każdy polityk ukraiński, który chciał się przyjrzeć, jak jest właściwie rozliczany wszystkie imprezy gazowe rosyjsko-ukraińskie, jak to właściwie jest rozliczane i dlaczego Ukraina na tym tak mało zarabia, dlaczego Rosja się tak mocno wtrąca w gospodarkę ukraińską, oni zawsze byli niszczeni. Sztandarowym przykładem jest Julia Tymoszenko, można o niej wspomnieć, bo o niej ludzie pamiętają, bo ładna. I to tak mniej więcej działa pamięć ludzka. Więc pamiętacie, to właśnie o to chodziło, że Rosjanie tak, chcieli położyć łapę na złożach ukraińskich nawet bez tych super złóż odkrytych niedawno. To jest stała tendencja Rosji, a nie, że oni nagle się zrobiła jakaś nie wiadomo co i w związku z tym oni musieli zareagować, bo by im się, nie wiem, tyłek by im pękł w związku z tą nową sytuacją. Nie, to jest stała tendencja rosyjska. Polecam tą książkę i w ogóle polecam normalne książki, które mówią o tym konflikcie. Stała tendencja rosyjska, żeby okradać Ukrainę we współpracy z antypatriotycznymi niektórymi oligarchami. Ja też polecam ze swojej strony film Putin i Zachód, trzyczęściowy, wyemitowany w Polsce przez stację BBC Brit, gdzie też jest pokazane no, to, o czym mówisz, z perspektywy zachodnich przywódców, no ale zasadniczo jest pokazana, nie wiem jak to nazwać, no, agresywna polityka Putina w stosunku do Ukrainy i to, jak on po prostu okłamywał Zachód, jak Zachód dawał się niestety wodzić za nos. Bardzo, bardzo ciekawy sposób jest to podane. Jest to dostępne też w internecie, więc polecam. No dobrze. To nad nim całkowicie kontrolę, aby uniemożliwić zachodnim wielkim koncernom sprzedaż takie konkurencję, interweniować. Muszę to przewinąć, bo w pół zdania. Ukraińcy mogliby obsługiwać wydobycie gazu blisko swojego wybrzeża. Rosjanie, nie mogąc sobie pozwolić na utratę tak wielkich wpływów, jakie do ich budżetu generuje handel gazem z Unią Europejską, musieli zainterweniować i zdestabilizować region, a najlepiej przejąć nad nim całkowicie kontrolę.
Aby uniemożliwić zachodnim wielkim koncernom sprzedaż taniego ukraińskiego gazu do Unii, co stanowiłoby oczywiście konkurencję dla Rosjan. To pokazuje, jak niebezpieczne są konwencjonalne źródła energii. Ich zasoby od dekad są obiektem sporów geopolitycznych, co niejednokrotnie doprowadzało do konfliktów zbrojnych. Ropa, gaz czy węgiel to również zagrożenie dla naszego klimatu. Emisja gazów cieplarnianych, które powoduje ich spalanie, przyczynia się do niebezpiecznych zmian klimatycznych. Według naukowców, by zapobiec katastrofie klimatycznej, musimy w szybkim tempie ograniczyć emisję. To już mamy inny wątek, z kwiatka na kwiatek trochę. No, w każdym razie nie wiem, czy tu już jeszcze coś usłyszymy na temat czynników proinflacyjnych, który mocno uderza w kieszenie Polaków. Równa się bezpieczeństwo, ale w tych niespokojnych czasach jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Energia. To prąd i ciepło. No to już takie powiedzmy, to chyba co mieliśmy usłyszeć, to usłyszeliśmy. Tego pana. Widać, że on tak trochę łagodzi ten przekaz tak naprawdę prorosyjski. Nie wiem, czy celowo, tak jak tutaj trudno powiedziałem. Trudno powiedzieć, no właśnie. Ale widać, że tak wtrąca temat klimatu, cen energii, no i tak. No i w ogóle, wiesz, to winę wywołała ropa, nie? Ropa wyszła z ziemi i pomyślała sobie, otworzyła buzię z tej czarnej glajdy i powiedziała, no po to damy wojnę. Nie, wojnę wywołała Rosja, ponieważ nie mogła zamiast reformować swój przemysł, zamiast w startupy, w nowe firmy, w przemysł mocno inwestować. Słuchaj, nawet Białoruś lepiej inwestowała w ciężarówki, na przykład MAZ, niż Rosjanie w swoje. Nie? Po prostu Rosjanom się nic nie chciało zrobić i totalnie tam okradli tą swojeczyznę, bo na Białorusi kradnie tylko Łukaszenka i jego najbliżsi tam siłowicy. Natomiast w Rosji niestety cokolwiek się zbuduje, to zostaje rozkradzione przez tą całą armię tych tłustych oligarchów. I w związku z tym oni nic nie budowali, tylko zamieniali się coraz bardziej w kraj, który jedzie wyłącznie na kopalinach, nie? Na zasobach ziemi. I to jest tutaj problemem, a nie to, czy ktoś sobie znalazł złoża gdzieś indziej w innej części świata. Problemem jest, Rosjanie wywołali tą wojnę, ponieważ sami sobie to zrobili, ponieważ sami nic nie robili w swoim przemyśle, ponieważ sami zarzucili startupy albo rozkradli je, żeby Putin miał swoje pałace, o których kłamie, że to nie są jego. Także sami zrobili sobie ten stryczek na szyję, a potem zrzucają to na Zachód, na Ukraińców i na jeszcze nie wiadomo kogo, na planetę Mars. I na ropę. I na glajdę, która jest z drzew z okresu, z epoki karbonu w Ziemi. Straszne zasoby, tak? To nie zasoby wywołują wojnę, tylko ludzie, którzy no, są, zwłaszcza w Rosji, po prostu niedoskonali pod względem moralnym. Tutaj widzimy, jeszcze raz pokazuję, żebyśmy zobaczyli, że, bo to myślę jest ważna ciekawostka, że ten pan blisko współpracuje ze Sławomirem Mentzenem, jednym z liderów Konfederacji. Warto, myślę, o to zapytać. No dobrze, to teraz sobie zobaczymy jeszcze na koniec, bo myślę, że tutaj panu Białkowi nie będziemy aż tak dużo czasu poświęcać. No tu jeden z naszych komentatorów napisał, że Białek to chiński naganiacz, występował razem z Sykulskim, bredził, że Ukrainę opuściło aż 20 milionów ludzi. Może z 10 milionów, może z 9. Nie, 20 to jest przesada. To jest... Często tacy ludzie przesadzają, nie wiem czy celowo, czy niecelowo, ale no, tak jak powiedziałeś, często widzowie nie wiedzą, nie znają innych, często nie korzystają z innych źródeł, na przykład informacji, nie porównują sobie tych danych, no i takie przesadzone dane gdzieś tam funkcjonują. Czasem może być to celowe zagranie pod tytułem, bo Trump tak robił. Trump na przykład mówił, że ileś tam Meksykanów napływa przez naszą granicę, specjalnie żeby ludzie mówili, nie, no przecież wcale nie tyle, 4 razy mniej, ale wszyscy się interesowali przez to, że było trochę nagięcie faktów, nie? Albo nawet duże nagięcie faktów. No to może być też taka niestety dążenie do takiej postprawdy, nie? No ale to też trzeba ocenić negatywnie, prawda? Bo nas nie interesuje postprawda, tylko prawda.
Tak, bo Trump swoje jakieś tam racje miał, natomiast wprowadził taki dosyć brak szacunku do faktów, nie, w wielu dziedzinach. Niestety był jednym z tych, którzy to zrobili. Okej, zobaczymy sobie tutaj. Racje rosyjskie. O, tutaj mamy Piotra Koczarowskiego z telewizji Emisja TV. I on zaprosił Józefa Białka i sobie panowie rozmawiają. Tylko ja trochę przywinę. Tematyki, która w głównym nurcie informacji praktycznie nie istnieje, no to pamiętajcie, że warto poczynić jakąś wpłatę na rzecz naszej fundacji, czyli Inicjatywy Przeciw Cenzurze, abyśmy... Piotr Koczarowski jest, co doszło do mnie tak naprawdę niedawno, doszedłem do tego wniosku, kontynuatorem w jakiejś mierze nawet i bezpośrednim idei ZP Grunwald. Jego mistrzem, takim chyba największym autorytetem był Bohdan Poręba, przewodniczący i współzałożyciel, tak naprawdę założyciel ZP Grunwald, no neo, endokomuna, taka typowa moczaryzm. Rosyjskiej nacjonalistycznej organizacji, tak? Tak. Taki największy beton komunistyczny, skrajnie prorosyjski, według mnie to była agentura sowiecka, bo na podobna organizacja funkcjonowała w Związku Radzieckim i na podobieństwo tej organizacji, już teraz wyleciała mi nazwa tej radzieckiej organizacji, ale na podobieństwo jej stworzono, założono ZP Grunwald. No i tego typu treści tu są udostępniane. I Nana pisze, amator kawy w ruskiej ambasadzie. Mogli kontynuować naszą pracę. A teraz już przechodzę do rzeczy. Gościa naszego przedstawiłem, nie dałem szans na przywitanie się, więc witam serdecznie Panie Józefie w naszym skromnym studiu. Dzień dobry Państwu. Miło mi znowu gościć u Was. No właśnie, całe szczęście, że widzimy się już po raz kolejny, no ale dzisiaj w zupełnie nowej rzeczywistości i nowych okolicznościach niż dotychczas. Ta cała specjalna operacja wojskowa, jak Rosjanie mieli nazywać to, co wydarzyło się na Ukrainie, zamiast kilku tygodni trwała, no trwa już, rok. I teraz chciałbym wyjść na samym początku od takiej absolutnie podstawowej sprawy. No bo mówi się, że Rosja tam walczy z Ukrainą, ale w ten konflikt zaangażowanych jest jednak trochę więcej sił. No to kto Pana zdaniem walczy? Bo to trzeba zrozumieć świat i to, co się działo przed tym. Tutaj Pan Białek będzie mówił, jak zrozumieć świat. I pamiętamy, że mówimy o nim dlatego, że reklamuje go właśnie ten kanał dla pieniędzy z dosyć dużymi zasięgami. I to Pan Białek jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego. Tak, i pisze książki i rozprawia o światowej ekonomii i mówi, jaki jest świat. Otóż mamy do czynienia z całym planem, który był powojennym planem, czyli planem podziału świata, podziału finansowego i geograficznego świata, to wszystko się rozsypało. To już się rozsypało dawno, bo już w 2008 roku rozsypał się cały układ Bretton Woods. No to już ja zresztą mówiłem o tej dezinformacji, bo ten system nie rozsypał się w 2008 roku. W 2008 roku był kryzys finansowy, a Bretton Woods się zostało zakończone dużo wcześniej. Właśnie. No, on miał na myśli, że niby zerwały się jakieś kontakty zaufania finansowego między USA a Europą, a tyle to nic nieprawda. O ile w 2008 roku nieruchomościowy rynek nieruchomości w Stanach tąpnął faktycznie, a w Europie zareagował sektor bankowy nerwowo, no to nie można powiedzieć, że się skończyła jakaś epoka. To jest po prostu taka... Bretton Woods zakończył się w 1971 roku, kiedy Stany przestały wymieniać na złoto dolara. To jest taka chińska bajka, bo Chińczycy akurat się wtedy do tej olimpiady tam ledwo co to akurat robili i ten kontrast taki powstał i wszyscy ci krytycy Zachodu o tym 2008 i 2009 roku zawsze jakieś mitologie opowiadają. Ale przede wszystkim chciałbym też zwrócić uwagę na mimikę pana Białka. On absolutnie nie wierzy w to, co mówi. Ja to widzę, bo
On wie, że opowiada głupoty akurat. W przeciwieństwie do tamtego, gdzie trudniej to stwierdzić. Nie mamy w ogóle nawet przez moment kontaktu wzrokowego, oczy mu latają we wszystkich kierunkach. Bo są takie różne teorie o technikach przesłuchań na przykład i ja się tym trochę interesowałem, bo musiałem nawet i to była taka, ponieważ mi taki kiedyś dziwny przedmiot przydzielono. Ja o tym mówiłem na swoim kanale. I tam są różne, są takie różne mity dotyczące tego, co ludzie robią, jak kłamią na przykład, że spoglądają w tą stronę, ponieważ tutaj jest ta prawa półkula mózgu odpowiada za wyobraźnię, a jak w lewą, to znaczy, że szuka informacji i mówią prawdę. To są bzdury, jest mnóstwo takich bzdur. Albo na przykład, że ludzie są nerwowi, albo zmienia im się barwa głosu, jak kłamią. To są bzdury. Ale akurat to, że on nie może skupić, proszę zobaczyć, ile on razy jego gałki oczne we wszystkich stronach idą, we wszystkie strony idą podczas tej wypowiedzi, prostej rzeczy, a to jest jakby prosta rzecz, na której on buduje dalej swoją powieść. Tutaj absolutnie wzrok nie powinien być rozbiegany, tylko wlepiony cały czas, tak jak tutaj w tej sekundzie akurat jest, ale wcześniej tak nie jest. Tak, tak. Nie było. Bo teraz tak, zatrzymałem stop. Zatrzymałeś akurat w takim momencie, że powinien ten, i dlatego to wzbudziło właśnie moje zainteresowanie. Mhm. I to sobie o tym przypomniałem, bo właśnie w tym momencie on ma taki wzrok, jak powinien mieć cały czas. Ale wcześniej mu ten wzrok cały czas jechał we wszystkie możliwości. Trzeba powiedzieć, że pan Białek jest wielkim zwolennikiem Chin. Sprowadził, jak będzie zaraz mówił, autora Wojny o pieniądz Sona Hongbinga do Polski. Była konferencja poświęcona temu. No i zobaczymy, jak uzasadnia właśnie to wszystko. A więc system dolara opartego o uncję złota jako handlowej waluty świata i oczywiście rubla transferowego. To się rozsypało i było wiadomo, że cały układ pojałtański się sypie. Rozsypał się, jak wiemy, cały blok socjalistyczny. To wszystko... Tutaj dosyć taki... Nie tylko wzrok jest rozbiegany, ale również wątki. Takie dosyć... Ale układ pojałtański się sypie, to znaczy, że co? No, układ powojenny, my żyjemy w nim nadal tak samo, bo ja ośmielę się zauważyć, że kraje, które wygrały II wojnę światową, to są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Chiny i Rosja. I nadal te kraje są w ONZ-cie, mają ten swoją, są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, a inne kraje nie. Cały czas jest tak ustawiony dobór języków w ONZ-cie, żeby te kraje miały reprezentowane te swoje interesy. Jest 6 języków ONZ-u, akurat właśnie angielski, francuski, chiński, rosyjski, jeszcze jest hiszpański i arabski. Czyli i mamy generalnie, no i jak ktoś mówi o kłótni USA z Chinami, no to jest kłótnia ładu powojennego też z drugim beneficjentem ładu powojennego. Więc ten człowiek w ogóle nawet nie wie, o czym mówi. On mówi o rozpadzie ładu pojałtańskiego, no to tego w ogóle nie mamy czegoś takiego jak rozpad ładu pojałtańskiego. Rozpad ładu Bretton Woods też nie mamy, chociaż w 2008 roku można się było zastanawiać przez moment. I co jeszcze tam było? No w każdym razie on myli wszystko z wszystkim generalnie, to chciałem powiedzieć. Groch z kapustą po prostu. Tak, groch z kapustą. Tak. I teraz co się działo? Jak się rozsypał ten cały świat finansowy, kilka państw poważnych spotkało się i założyło blok BRICS. To jest bardzo istotne. W 2003... No, BRICS, mamy BRICSowanie. W tym roku powstaje blok BRICS. I oni planują, co robić. Nie ma czegoś takiego przede wszystkim. BRICS w ogóle nie istnieje jako zwarta organizacja. Gdyby i tam mamy kraje, w ramach BRICS mamy co? Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i South Africa, tak? Czy RPA. No właśnie, no to Brazylia generalnie nie ma nic wspólnego z wszystkimi pozostałymi państwami specjalnymi, poza tym, że zrobiły raz manewry wspólne z Chińczykami. Ale ostatnio Brazylia, tak, znaczy nie ostatnio, i Bolsonaro, i ten nowy prezydent, tacy są trochę prorosyjscy. Oni troszkę są, ale oni są na takiej zasadzie, żeby był pokój, a nie na tej zasadzie, żeby... Ale tak, na przykład w Portugalii, gdzie niedawno byłem, strasznie się narzeka na Brazylię, że ona taka nieproukraińska, jak powinno być. No i więc tak, jest jakiś tam dryk,
ale na przykład Indie i Chiny nienawidzą się nawzajem, prawda? Nie prowadzą spójnej polityki. South Africa no to w ogóle nie jest nawet ten główny tygrys w Afryce. Główny tygrys w Afryce to jest raczej Egipt albo Nigeria. Więc gdzie tutaj mam? A kraje o najlepszej gospodarce w Afryce to też są inne kraje. To są Botswana na przykład, mniejsze kraje. Także to się w ogóle nie trzyma kupy. To jest przypadkowa zbieranina krajów, które są przeciwstawiane grupie G7. To jest sztucznie wykreowana lista przez ludzi, którzy nie lubią grupy G7, bo grupa G7 nie lubi Rosji i jej nie zaprasza, prawda? Wywaliła ją, bo G7 i Rosja, zawsze spotkania są już tylko G7 bez Rosji. No i w związku z tym trzeba było wymyślić, że Rosja tam niby jakichś sojuszników ma. No i zostało to wymyślone, bo jeżeli byśmy spojrzeli, to jest po prostu lista krajów, które się rozwijają i coś tam do powiedzenia mają, no to czemu na tej liście nie ma Meksyku na przykład, albo Egiptu, albo Turcji, nie? No trochę to dziwne, albo Indonezji nawet. Dobra, posłuchamy jeszcze Juska, opowie nam o Ukrainie. I dalej. Rozwijmy tylko ten skrót może na potrzeby. BRICS to jest pięć państw. Brazylia, Rosja, Chiny, Indie i RPA. Te pięć państw doszło do wniosku, że układ powojenny się rozsypał, że trzeba już stworzyć nowy układ, nowy ład światowy. Oczywiście zakładają... Tutaj jakaś reakcja... Wywoła. Nie, no po prostu śmieszne to jest. No, to jest tak, jakby ja sobie zrobił na przykład organizację o nazwie MENI i to byłaby Meksyk, Egipt. Dobra, wymyślę taką, wiesz co? Wymyślę taką organizację. Meksyk, Egipt, Turcja, to mamy MET, może być ładna nazwa. Indonezja, MET i. I co tam jeszcze? Jakiś kraj zapomniany, a który się dobrze rozwija? Kolumbia, METIC. METIC, fajne, nie? METIC. Równie dobrze mógł być METIC zamiast BRICS-u i też by było dosłownie to samo. Mielibyśmy pięć państw, które mają większe znaczenie. Budują nowy ład światowy. Tak, które budują nowy ład światowy, no i tutaj, że niby się ze sobą tak doskonale rozumieją i tak dalej. Nie ma czegoś takiego w ogóle. To jest po prostu nazwa krajów, które się rozwijają i które, na które są zwrócone oczy świata, ale także te pięć, które ja wymieniłem, też tak jest. Więc jest bardzo dziwne, czemu się nie zwraca uwagi na tamte, a akurat na pięć tych tak. W rozwoju Azji zakładał jeszcze jeden bank narodowy, który miałby być odpowiednikiem Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Oni zakładają podobne dwa banki. Zakładają również giełdę w Szanghaju handlem złotem. Zaczynają robić SWIFT i muszą tworzyć tak zwane koncepcje drogi i pasa, czyli jedwabne szlaki. I o to wszystko poszło. Afganistan został odpuszczony, jak wiecie, nagle, dlatego że przyjmują Chiny. Jako... Mamy naprawdę różne wątki, dosyć rozrzucone merytorycznie, no ale te wszystkie instytucje, które zostały wymienione, to... Są chińskie po prostu, a nie żadne międzybriksowe. Wiem on. Zauważ, Krzysztofie, że Rosja liczyła właśnie, że Chińczycy im zrobią ten SWIFT i co? I nie zrobili. No właśnie, bo to cały czas się mówi, będzie. I że może i Hindusi, i się tak. Okazało, że Hindusi nie mają takiej siły. No i problem jest. No. Kolejną. Bo żeby zrobić system wymiany pieniężnej, to trzeba budzić zaufanie, a te dyktatury nawzajem, one się wszystkie boją siebie nawzajem. Taka prawda. No tak jak gangsterzy, tak? Współpracują ze sobą, żeby tam kogoś okraść. Jakąś tworzą grupę. Tak, ale przyjaźni nie ma, no bo każdy... to są gangsterzy, prawda? Gangster też wie, że drugi gangster jest gangsterem. No właśnie. Rok tworzy się BRICS, 2014 rok. Janukowicz jedzie do Pekinu. Jadąc do Pekinu dostaje 17 miliardów dolarów na zbudowanie jedwabnego szlaka do Morza Czarnego. 10 miliardów daje w Moskwie Putin. Dostaje 27 miliardów dolarów. Dlaczego? Nie wiem, czy te kwoty nie są czasem przesadzone, bo nie badałem. To nie są duże kwoty, tak swoją drogą. To nie są duże kwoty. 10 miliardów to nie jest tak dużo wcale na takie nie wiadomo co.
Nana pyta, kto słucha tego dziadzia? No, ten film ma sporo wyświetleń, kilkadziesiąt tysięcy. Ktoś jednak słucha i to jest... I ktoś wydaje te książki też, to jest niesamowite. Tak, tak. No to ten pan właśnie jest wydawcą, czyli jest właścicielem wydawnictwa Wektory. Też pisze książki, ale patrząc po poziomie merytorycznym tej wypowiedzi, która jest, no tak nie wiem, jak pod budką z piwem jakiś tam by domorosły ekspert się znalazł i rozprawiał o polityce, to naprawdę no, dziwi mnie to trochę. Nie chcę być złośliwy, ale gardło zdarte, homo sovieticus taki trochę, no po prostu wuda, Rosja, zamordyzm. Wuda, Rosja, zamordyzm. Kultura bardzo dużo mówi. Tak. No dlatego, że Polska odmówiła budowy jedwabnego szlaku tutaj do was do Łodzi. Tu miał iść jedwabny szlak i Song Hongping, który był doradcą prezydenta Chin, przyjął na moje zaproszenie do Polski i w Sejmie zaproponował Polsce jedwabny szlak. Tu smaczku dodaje fakt, że panowie z PiS-u nie przyszli, posłowie z PiS-u na to spotkanie, nie chcieli słyszeć tego. To była jedyna nasza szansa rozwoju. Wyobraźcie sobie państwo jedwabny... Jedyną naszą szansą rozwoju był nowy jedwabny szlak, ale kwiaty zwiędły i Chińczycy nie przyjadą tutaj. Tak, 10 tysięcy kwiatów i każdy będzie rozkwitał na inny sposób, a potem wszystko zostanie ścięte. Ale w ogóle jest niesamowite to, że jak można mówić takie duby smalone o Chińczykach, że to jest w ogóle jakaś szansa rozwoju. Ja bym chciał spytać tego pana, ale oczywiście wątpię, żeby on się kiedykolwiek zgodził na takie pytanie. Czemu mamy ufać Chińczykom po tym, jak nas okradli na autostradach, jak szpiegowali w Poznaniu i dwóch szpiegów trzeba było przemysłowych zapuszkować? Czemu mamy ufać Chińczykom po tym, jak przejęli we Francji fabrykę traktorów, ale jakoś jej nie kontynuowali? I czemu mamy ufać, jak oni sami się przyznają, że produkują chłam, bo ci Francuzi mieli im polepszyć jakość tych traktorów, żeby one wreszcie się nadawały do kupienia przez europejskiego rolnika, prawda? A i tak wszystko z jakichś przyczyn w ogóle ugrzęzło. Dlaczego mieli zbudować autostradę w Czarnogórze i zwiali z Forsą też? Dlaczego cokolwiek robić z Chińczykami? Przecież zachowują się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny, egoistyczny i złodziejski. No i gdzie tu jest ta oferta? A nigdy Amerykanom zarzucić to i owo, ale oni się w ten sposób nie zachowują. Francuzi czy Anglicy też nie. Niemcy też nie. Więc gdzie tu jest ta niby wspaniała oferta? Ja wcale nie dziwię tym posłom PiS-u, że wyszli. Oni mają też... Nie, w ogóle nie przyszli. Ale są pewne standardy, których się... Tu. No, tak. No i dobrze. Józek to jest fajny gość. Opowiem, tu na świecie jest. Setkę postawi. Tak jest, wszyscy ci cholerni Amerykanie się panuszą, nie, no to trzeba Rosję lubić i tam i chińską autostradę zbudować, albo nie zbudować, bo nie zbudują, bo ukradną. Co to znaczy? 300 km na godzinę miał jechać pociąg z Pekinu do Polski, wioząc kontenery w jedną stronę, w drugą stronę. Potaniałby transport, a my byśmy byli centrum logistycznym, co jest bardzo istotne do rozważań dalszych, centrum logistyczne Europy. Tu by się znajdowało tysiące magazynów. Chińczycy taki pociąg z wielkim trudem pociągnęli do Xinjiangu tylko dlatego, że mieć szybciej, żeby wojsko transportować, gdyby Ujgurzy chcieli się usamodzielnić. A później jakoś ten jedwabny szlak w ogóle nie był kontynuowany. Więc jedyna taka nitka dalsza super szybkich pociągów była pociągnięta tylko do Xinjiangu i tylko z powodów tyrańskich i to nie jest też tak położone dobrze, żeby można było kontynuować tą nitkę do nas. Trzeba by jakoś kombinować przez Kazachstan, a tam mamy spór właśnie rosyjsko-chiński o to, kto tak naprawdę się miesza w sprawy Kazachstanu i de facto projekt jest martwy. A przedstawiany jest on w Polsce tak jakby nie tylko był żywy, ale jeszcze w ogóle oddychał tysiącem płuc. Transportowych baz, wszystkiego. Jeszcze jedno zdanie, przepraszam, tak znowu, ale
Chińczycy próbują raczej kombinować ze szlakami morskimi, tam ekspandować i tam jest jakiś realny biznes do zrobienia, jeżeli chodzi o Chińczyków. A ten lądowy pas przez te masy, jak to złośliwi mówią, kałowe Euroazji, no to jest... To jest po prostu nie do zrobienia za bardzo. No. To są takie pobudzające wyobraźnie projekty, że będzie jak Samarkanda w XIV wieku, gdzieś tam pośrodku tego. No to chyba po co? No, są szlaki morskie. Wtedy tam byli piraci na morzu, to lepiej było przez masy lądowe. Ale teraz... Tak, dzisiaj możemy transportować drogą morską. Przez Malakkę już, a... Jedyna szansa rozwoju dla Rosji i Chin tak naprawdę to jest to, jak się trochę klimat ociepli i przez Morze Arktyczne będzie można transportować. Wtedy Chińczycy i Rosjanie będą mieli jakiś rzeczywisty szot, żeby coś tam ugrać. Co ciekawe, ja tylko dodam jako rodowity łodzianin, że władze Łodzi w tamtym czasie były bardzo za, mimo że Platforma Obywatelska, z której jest przecież prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, no nie słynie za bardzo z jakiejś przezorności, to jednak władze Łodzi były bardzo za i w owym czasie człowiekiem, który zdecydowanie sprzeciwił się budowie tego jedwabnego szlaku, który miał się kończyć w byłej jednostce wojskowej przy ulicy Pryncypalnej w Łodzi, był ówczesny szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Tak. A głównym, który... Brawo dla Antoniego Macierewicza. Chociaż bardzo raz był wiceprezydent miasta Łodzi. Dwa razy w ciągu dnia wskazuje dobrą godzinę, jak to się mówi. Tak, tak. No jeszcze tutaj do zasług Macierewicza bym zaliczył jednak likwidację WSI. Ale to temat na inny rozmowę. To jest sprawa bardziej skomplikowana, ale no... Bliski, który oczywiście przepłacił to stanowiskiem. To jest oczywiste, dlatego że było to wbrew polityce amerykańskiej. Myśmy to dostali zakaz z Ameryki robienia czegokolwiek, żeby nie połączyć Europę z Rosją, czyli nie połączyć technologię z surowcami, bo wtedy Europa, a i Polska przy tym by bardzo kwitła. W tym momencie... Tak, jak to proste rozwiązanie, połączyć technologię, surowce, to samo mówi... Ale to było zrobione i Amerykanie nie mogą takich rzeczy zabronić, bo tego się nie da po prostu zabronić. To było to połączenie. To Rosjanie teraz rozwalili przez to, że za dużo chcieli. No, za dużo chcieli mordować i teraz już tego nie ma. No. A cały czas to było. On tak mówi, jakby to było jakaś niespełniona obietnica. Przecież kraje zachodnie i o to przecież to, o co my się pieklimy. No my się pieklimy cały czas o to, że Niemcy na przykład kupowały właśnie tą rosyjską energię. No to co? To się pieklimy o coś, czego nie było? Dlatego pana rzeczywistość nie ma większego znaczenia. Tak. Kiedy Janukowicz dostaje te pieniądze na budowę... A, miałem powiedzieć... Tę samą narrację sufluje Adam Wielomski, którym się też będę tutaj zajmował, jeśli chodzi o proces derusyfikacji prawicy i w sumie już się zajmuje. I mówi właśnie to samo, że będzie, zapowiada tutaj takie jakieś w zawolowany sposób i trochę bardziej inteligentny, wiadomo, ale właśnie ten suflowana jest na prawicy, tej skrajnej prawicy, wizja euroazjatyckiego imperium, które właśnie będzie połączenie tych surowców rosyjskich, no i w jakiejś mierze technologii zachodniej, z tym, że nie dodają ci wszyscy admiratorzy tego euroazjatyzmu w istocie, że no, tutaj raczej chodzi im o to, żeby to było pod ruskim butem. No... Albo rusko-chińskim, tak. No właśnie. Jedwabnego szlaku ingerują Amerykanie, robiąc, oczywiście z Polakami, bo my jesteśmy zawsze na czele, robiąc Majdan. Co ciekawe... Tak, tutaj też jest ta teoria, że Majdan to tak został tak zrobiony. Znowu zaraz... mamy tą fantazję kompletną, tak jakby nie było tych przepychanek, w której jest ta książka przepychanek między zwolennikami Rosji, przeciwnikami wśród oligarchów i polityków ukraińskich przez 20 lat. Tylko Amerykanie przyszli i z niczego zrobili coś, czyli Majdan. Nie, no po prostu Janukowicz tak już się płaszczył przed Rosjanami, że był bunt. Nie jest możliwe przez wywiad puszczenie w ruchu miliona ludzi i wypchnięcie ich na plac. Wywiad może zrobić różne rzeczy, ale nie takie. No.
Także to jest... Tak, to jest chęć dołączenia do świata zachodniego, ukraińska, była czymś faktycznym, czymś spontanicznym i jeżeli było tam jakieś wsparcie, pewnie i było, ale nie tak jak tutaj zaraz powie Białek. Troszkę było na pewno, życzliwość dlatego, tak. Jakieś tam rady. I tak, pojawianie się na przykład polityków zachodnich na Majdanie, czego nie mógł znieść Putin, co jest właśnie w tym filmie, o którym mówiłem, Putin i Zachód, bardzo dobrze pokazane. Jest tam właśnie pokazany szczyt europejski w Wilnie bodajże, gdzie Janukowycz przybył z chybową wieścią, że on się dogadał z Putinem, no i nie podpisze umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. To było transmitowane na żywo właśnie na placu tam na Majdanie, i bo ludzie chcieli zobaczyć no jednak jakiś tutaj milowy krok. Tak, ludzie chcieli zobaczyć, że to jest podpisywane, a nie było podpisywane. No się wściekli po prostu. Tak. Tam już w trakcie tej transmisji Janukowycz był przez tłum nazywany zdrajcą i o tym ten pan Białek oczywiście i inni jemu podobni nie wspominają. Kiedy zrobili ten Majdan, Janukowycz chciał się dogadać. Janukowycz się zgodził na wszystko właściwie. Ale sekundkę, muszę wejść słowo, bo ja wiem... Brednia, bo Janukowycz się nie zgodził wcale na wszystko, po prostu odrzucił tę umowę. Tam też były spore pieniądze, z tym, że były oferowane, z tym, że te pieniądze były obwarowane no, jakimiś standardami, chociażby, żeby ograniczyć korupcję i tak dalej, żeby do tych standardów są, jakie są, ale jakieś są. Swoim kumplom, innym oligarchom, tak, którzy byli z Rosji. Putin dawał gotówkę, dosłownie wręcz gotówkę, tam ponoć nawet ciężarówki z pieniędzmi wyjeżdżał i ta gotówka, oczywiście część tej gotówki mu chciał dla siebie Janukowicz, po prostu chciał to zdefraudować. No ja, u Janukowicza w jego willi znaleziono pozłacany kibel. To pozłacany kibel mają zawsze ci dyktatorzy od sułtana Brunei przez Putina, a przez tych wszystkich innych. Jest stały element ludzi o pewnej mentalności właśnie, że mogę wszystko, więc... Reakcję widzów. Zobaczymy jeszcze chwilę, nie będziemy tak przedłużać. Jasne, bo to Białek, on tam niczego nie powie. On robi właściwie taką z tych wszystkich, to co tam Ślazyk, Sykulski i inni tworzą tą papkę taką trochę lepszą, to on ją jeszcze bardziej upraszcza dla mas, mi się wydaje. Będą część, oprócz widzów, którzy no, są jakby naszymi stałymi subskrybentami, zawsze przy tej okazji pojawiają się komentarze, że jak to Amerykanie zrobili oprócz Majdan? Oprócz pelikanów będą też ludzie myślący. I co wtedy? Tłumaczy na nasze z polsko-rosyjskiego na polski doktor Piotr Napierała. Wola Ukraińców, którzy chcieli być częścią społeczności demokratycznego zachodniego świata, opowiedziała się na Majdanie za Unią Europejską, za NATO. Ukraińcy wybrali. No to jacy Amerykanie zrobili Majdan? Otóż już mówię tym niedowiarkom. Po pierwsze, to nul. Tutaj będzie naczelna teoria spiskowa, którą też sufluje Janusz Korwin-Mikke, kompromitując się kompletnie, bo to jest dezinformacja. Ale zobacz, jaka nieszczera mina. No właśnie. Powiedziała, że przewrót na Ukrainie Majdan kosztował 5 miliardów dolarów. Wiktoria Nuland. Czyli Wiktoria Nuland. Jeszcze raz powiedział, że Wiktoria Nuland mówiła, że przewrót na Ukrainie kosztował 5 miliardów dolarów, co jest brednią. Ja to już wyjaśniłem na swoim kanale, puszczałem tę wypowiedź, o którą chodzi, i tam pani Wiktoria Nuland mówiła bezpośrednio, że wprost po prostu, że chodziło o pomoc dla Ukrainy od początku jej powstania, a nie, tam słowo nie padło o Majdanie, ale to nie przeszkadza właśnie tym teoretykom spiskowym po prostu dezinformować, a człowiek, który tam słucha i bierze, jakby wierzy w autorytet tych ludzi, nie sprawdzi i później ta informacja jest powielana, ale nie chodzi o samą informację, jest obraz świata oparty na nim. Ja bym jeszcze dodał, że pani Wiktoria Nuland jest żoną Roberta Kagana, który jest prawicowym analitykiem politycznym, bardzo dobrym zresztą, amerykańskim, którego zresztą książkę Powrót historii i koniec marzeń, tak się nazywa jego książka. Jest to, gdzie
zauważa pewne problemy ładu liberalnego na świecie z perspektywy konserwatywnej właśnie i robi to milion razy lepiej niż u nas te całe Bartosiaki i te inne kociokwiki. Natomiast i dlatego Bartosiak go nigdy nie wspomina, bo wszyscy by poszli czytać Kagana zamiast Bartosiaka. W każdym razie Kagan i Nuland to nie jest środowisko takie pod tytułem dowalmy Rosji, panoszmy się wszędzie. Tak? To jest dużo bardziej ostrożne takie amerykańskie środowisko, więc to nawet nie pasuje do tych ludzi sceptycznych wobec Unii Europejskiej, sceptycznych wobec takiej agresywnej polityki amerykańskiej. Nie pasuje to po prostu do nich. Takie stwierdzenie, nie? Więc to też jest... Ważna informacja, to pierwszy raz o tym się dowiaduję i bardzo się cieszę, że tutaj możemy się tego dowiedzieć. Myślę, że warto sięgnąć po taką... Bo to by pasowało do albo kogoś, kto sprzyja wprost Rosji w Stanach Zjednoczonych, na przykład do Mersheimera, albo do kogoś, kto jakiegoś skrajnego z kolei lewicowca na przykład, coś takiego. To takie osoby mogły sobie coś takiego powiedzieć, żeby tam kręcić cyrk i być znane, nie? Ale Victoria Nuland i jej mąż Robert Kagan, to nie jest ten gatunek człowieka, który by takie głupoty opowiadał. Więc myślę, że możemy już zakończyć naszą analizę, bo mieliśmy próbki tutaj dwóch twórców. Jeden to kanał dla pieniędzy, który w bardzo dziwny sposób też dezinformuje, bo to co on tam chociażby o Husajnie mówił, ale również o Putinie to jest dezinformacja. Tutaj mamy taką dezinformację prochińską, I wniosek jest taki z tego, żeby po prostu nie ufać tym, którzy podają obraz, który pokazują nam obraz świata zredukowany do jakiejś jednej przyczyny, tak zwany monokazualizm, tak, że tak, tutaj ktoś spytał, że kto im płaci za te brednie, przecież konta ambasady rosyjskiej są zablokowane. Ja myślę, że oni albo kierują się nienawiścią w stosunku do wolności i sposobu życia europejskiego i zachodniego w ogóle i oni by chcieli gdzieś się ustawić w takim świecie zamordystycznym. To jest taka mentalność. Albo chcą zagospodarować tych ludzi, których właśnie ambasada rosyjska przerobiła mózg, a oni będą tutaj, że niby są tacy, wiesz, pod prąd i tak dalej, prawda? Tak, to działa. I tak to działa, że oni, więc to jest raczej coś takiego, prawda? Okej, to jeszcze tylko tutaj pokażę jedną rzecz. No cóż, zapraszam na mój kanał jutro tutaj pokażę wywiad, którego udzieliłem Michałowi Jelonkowi w TVMN. Poruszymy też na kanale temat politycznych konsekwencji tej, powiedzmy, niedyspozycji zdrowotnej Roberta Winnickiego, no i też zrobię takiego live'a na temat derusyfikacji prawicy, gdzie pewne rzeczy sobie pokażemy. No i zapraszam oczywiście na kanał doktora Piotra Napierały o 20:00 w niedzielę, gdzie będzie, myślę, bardzo ciekawy materiał, nie mogę się doczekać, czyli wywiad z Rafałem Zaorskim. Rafał Zaorski ma w ogóle szereg zupełnie innych argumentów niż ja mam na korzyść tezy, że Chiny nie mają szans ze Stanami Zjednoczonymi, mówiąc krótko, jeżeli chodzi o rywalizację strefy wpływów, bo nie powiem rządzenie światem, ponieważ to nie wiadomo, co to właśnie by nawet znaczyło, tylko o dominację czy tam coś takiego. To Chiny, jego argumenty są kompletnie inne od moich argumentów, więc jestem ciekaw jego argumentów. To ciekawe. To na pewno takie ożywcze może być intelektualnie. Tutaj pytanie Prawy i Sprawiedliwy zadaje, czy jest szansa kiedyś na audycję na kanale z panem doktorem, by obalić mit, bogactwo Zachodu wynika z grabieży imperializmu, kolonializmu, jak i na audycję demitologizującą antyliberalne mity.
Tak, no ja bardzo chętnie, oczywiście. Jeśli ja już ten temat kilka razy podejmowałem na moim kanale, nie tylko Zachód był bogaty, zanim nastąpiły odkrycia geograficzne nawet już, bo Flandria na przykład była bogata na handlu suknem, Francja Północna też, Włochy zaczęły być bogate na handlu suknem w wieku XIV, więc wtedy nie ma w ogóle jeszcze żadnych odkryć geograficznych. Odkrycia geograficzne zaczyna Portugalia w latach powiedzmy 1415, coś takiego, troszkę też wzdłuż wybrzeża Afryki, więc wtedy nie ma w ogóle żadnego geograficznego wielkiego pływania po świecie, a już te rejony świata są bogate. Dania była właściwie zawsze bogatym krajem za to, że ściągała podatek od statków przepływających przez Kattegat i Skagerrak na przykład. Więc nie tylko Zachód nie jest zbudowany na imperializmie, handlu niewolnikami i tak dalej, znaczy w tak niewielkim stopniu, że przypuszczam, że Warszawa jest bardziej zbudowana na niewolniczej pracy chłopów pańszczyźnianych niż na przykład Amsterdam czy Londyn na pracy niewolniczej, że przypuszczam, że może Londyn i Amsterdam są w jakichś 2% zbudowane na takim niefajnym handlu kolonialnym różnym typu, tak jakichś tam przymusach, może 1-2%. Natomiast Warszawa na pewno jest w dużo większym stopniu sponsorowana. Ta dawna Warszawa była za... No tak, bo ta teraz została odbudowana w czyni społecznej przez Albina Siwaka. Ale tak, to już... i w ogóle to takie mówienie o tym imperializmie tak jakby wymagało statków. No, Rosjanie nie mieli dobrej floty, to podbijali Sybiraków, prawda? Podbijali ludy sybryjskie. I co, to nie jest podbój, bo nie ma statków? Jak dużo cerkwi jest zbudowanych w Moskwie za pieniądze wyduszone z Sybiraków? Takich pytań nigdy sobie nie zadajemy, więc to jest po prostu antyruska, to jest po prostu ruska antyzachodnia propaganda najczęściej. Najczęściej tam jest problem, ale nie taki, jak myślicie. Polecam jeszcze tutaj wsparcie zrzutki, wsparcie mojego kanału. Zachęcam do tego bardzo serdecznie. I dziękuję. Ja przede wszystkim oklaski dla pana Krzysztofa za derusyfikację prawicy w Polsce. W Polsce to zawsze warto. Polecam w tym temacie, dziękuję bardzo, i polecam w tym temacie też program o Grzegorzu Braunie, o innych takich różnych tutaj rusyfikatorach. Będziemy dla dobra narodu polskiego prowadzić proces derusyfikacji prawicy, nie tylko prawicy, w Polsce. Konsekwentnie i tyle. Także jeszcze raz wszystkim dziękuję. Doktor Piotr Napierała był naszym gościem. Dziękuję. Do zobaczenia w następnych programach.